Moja formacja do kapłaństwa przebiegała w okresie, kiedy kardynał Wojtyła kierował archidiecezją krakowską. Seminarium częstochowskie od początku istnienia diecezji funkcjonowało w Krakowie przy ulicy Bernardyńskiej pod Wawelem. A ponieważ nasze seminarium miało dobrze działający chór wielogłosowy prowadzony przez księdza profesora Konieczkę, gdziekolwiek kardynał Wojtyła odprawiał mszę świętą, były uroczystości na terenie miasta, nasz chór służył odwiedzającym te kościoły i tam śpiewaliśmy podczas celebry kardynała Wojtyły. To były takie doświadczenia, gdzie bardzo często spotykaliśmy się z kardynałem celebrującym różne uroczystości. Oprócz tego jakoś związałem się także z księdzem kardynałem, prowadząc zajęcia z katechetyki w naszym seminarium, a później także kilka lat w seminarium krakowskim. Były okazje do spotkań na sesji profesorskiej. Podziwiałem wtedy kardynała, że umiał słuchać, z jakimi problemami występowaliśmy, apodyktycznie nie narzucał swojego zdania. I to mnie wprost budowało, że no mając olbrzymią władzę, umiał słuchać rozpoczynających swoją posługę wykładowców bardzo młodym wiekiem, do których ja wtedy należałem. Potem oczywiście przeżyliśmy wielką radość, kiedy dowiedzieliśmy się o wyborze na stolicę Piotrową. Ja wtedy pracowałem w Wydziale Katechetycznym naszej kurii diecezjalnej w Częstochowie i tę wiadomość podał nam ksiądz profesor Grzybek, wielki przyjaciel kardynała Wojtyły. Spotkaliśmy się także z kardynałem Wojtyłą z racji inauguracji roku akademickiego, ponieważ był gospodarzem Krakowa, przychodził na inaugurację roku akademickiego do naszego seminarium. Bardzo konkretnie, prosto zabierał głos. Wiedzieliśmy, że nigdy pewnych spraw nie przedłuży i cieszył się osiągnięciami naszego kursu, naszego chóru. Taki epizod pamiętam. Na ogół przygotowywaliśmy się bardzo solidnie do każdego występu. A tak się złożyło, że już podczas mszy świętej odprawianej przez kardynała Wojtyłę w kościele świętej Anny, w kościele akademickim, to był okres Bożego Narodzenia, okres kolęd. Wymusiliśmy na profesorze, by zaśpiewać jedną z pastorałek bez wcześniejszej próby. Profesor nigdy tego nie robił, no ale oczywiście już przy naszej presji wyraził zgodę. To była pastorałka Przy onej górze świecą się zorze. Oczywiście, kiedy śpiewaliśmy razem pewną partię, wszystko dobrze szło, ale kiedy potem już był rozkład na poszczególne chóry, poszczególne głosy, była taka sytuacja, że po tym wstępie wszyscy zamilkli. I pamiętam reakcję kardynała. Wiedział o tym, że popełniliśmy błąd. Podniósł oczy w naszą stronę, w stronę chóru. Uśmiechnął się tylko, może dając znak, żebyśmy się nie przejmowali tym. Profesor był rozbity potwornie. Jednak nigdy nie tracił głosu, kiedy zawalaliśmy z jakąś kwestią w śpiewie. Mimo wszystko brał do pomocy specjalny przyrząd, by nam podpowiedzieć tonację. Dośpiewaliśmy jakoś do końca tę pastorałkę i dopiero otrzymaliśmy odpowiednią reprymendę, kiedy wróciliśmy do seminarium. Starał się nas nie rozwalać jakimiś uwagami podczas celebry, ale nie zapomnę zachowania kardynała bez zdziwienia, wiedząc o tym, że na pewno coś tam się stało z naszej strony, z winy młodych kleryków, patrzył tak z uśmiechem na nas, kiedy profesor przeżywał gehennę, a my także potwornie wstydziliśmy się, że doszło do takiej skrajnej sytuacji. Kardynał był szalenie bezpośredni. Jak wspomniałem wcześniej, podziwiałem go, że był człowiekiem, który umiał słuchać, a to chyba jest bardzo ważne dzisiaj, szczególnie mając oczywiście wielką władzę i odpowiedzialność za archidiecezję. Potrafił także słuchać przeciętnego księdza, kleryka w naszym wypadku. I co było zadziwiające, że był
niezmiernie zainteresowany każdą sprawą, z jaką zwracaliśmy się do niego. Znaczy, ja byłem początkującym wykładowcą z katechetyki. Przypominam sobie, że no trudno mi było, bo byłem troszkę skrępowany w obecności kardynała, zabrać głos, ale w tej chwili dokładnie nie pamiętam, o co mi chodziło. W każdym razie poruszałem problem związany z katechezą. To może nie była jakaś nadzwyczajna sprawa, dotyczyła konkretnie formacji katechetycznej, może nawet skrajnie podana przeze mnie, ponieważ ja byłem nie tylko teoretykiem, ale głównie praktykiem katechezy, przypominając o tym, że każdy z kleryków, oprócz zakodowania pewnego wymiaru wiedzy w tym zakresie, musi sprawdzić się, stając przed dziećmi, młodzieżą i prowadzić katechezę, zwracając uwagę na ćwiczenia. I tę sprawę poruszyłem na spotkaniu z kardynałem na tej Radzie Prezesowskiej. Przypominam sobie, że oczywiście bardzo mnie poparł w tym praktycznym przygotowaniu informacji praktycznej kleryków. No i to mnie niezmiernie pocieszyło, ponieważ byłem wtedy przekonany, że jestem na dobrej drodze, starając się tym młodym, początkującym klerykom, a w przyszłości księżom pomóc, jak głosić Boże Słowo. Niezmiernie skromnie się ubierał. Wiadomo jest sprawą, że klerycy na ogół są bardzo krytyczni. Oczywiście na wszystkie uroczystości nasi księża kanonicy, którzy przyjeżdżali, mieli stroje chórowe. To było potrzebne dla podniesienia rangi tej uroczystości. Kardynał bardzo skromnie przychodził ubrany. Oczywiście zawsze miał krzyż, piuskę, pierścień, ale nie spotkałem go na inauguracji roku akademickiego, by przyszedł w czerwonej sutannie kardynalskiej. My go mimo wszystko bardzo ceniliśmy i oczywiście zabierając głos, zawsze uderzał w istotę problemu. Nie było jakichś tam wstępów, które by już umęczyły słuchacza, ale rozpoczynał od tego, co chciał konkretnie powiedzieć. I z tego my jako klercy bardzo cieszyliśmy się. No my podziwialiśmy jego przeogromną wiedzę, a z drugiej strony głęboką pokorę. Zdarzało się często, że mówiliśmy, jak ksiądz kardynał sobie poradzi w rozmowie na przykład z dziećmi, kiedy jest na wizytacji. Były zaskakujące momenty, to wiem z relacji księży salezjanów. Wizytował kardynał parafię salezjańską pod Zakopanem. Tam salezjanie mają swoją parafię i jest msza święta dla dzieci. Kardynał miał kazanie i mówił o relacjach w Trójcy Świętej. Więc wikariusze będący w zakresie mówili, cóż nasz pasterz wyprawia, jak jest w stanie dzieciom wytłumaczyć tę tajemnicę, wobec której człowiek dorosły staje bezradny. Próbował nawet Ojciec Święty takie wątki poruszać w kontaktach z dziećmi, ale wydaje mi się, że wyjątkowa przemiana w jego kontaktach z ludźmi, a szczególnie w przesłaniu Słowa Bożego wystąpiła, kiedy został papieżem. Był szalenie komunikatywnym. W okresie swojej posługi w Krakowie jednak wychodziła z niego wielka erudycja, szczególnie przygotowanie filozofa wielkiego, który poważne sprawy językiem filozofa przedkładał. Ale nie był łatwy w odbiorze. O tym trzeba pamiętać. Tak przynajmniej odbieraliśmy. Bardzo go lubili słuchać przedstawiciele inteligencji, studenci. No też oczywiście jego autorytet wiele mówił o tym. Dla przeciętnego słuchacza nie był łatwy w odbiorze. A później jednak jako papież potrafił komunikować z każdym człowiekiem. Kiedy dowiedzieliśmy się o wyborze kardynała Wojtyły, ja się o tym dowiedziałem właśnie od księdza profesora Grzybka, podwiedziło jeszcze Radio Watykańskie. Następnego dnia miałem zajęcia w Krakowie. Oczywiście Kraków szalał. Słyszeliśmy o marszu wszystkich studentów, szczególnie kleryków, na rynek krakowski. Całą noc wszyscy modlili się, śpiewali. Ja nie pamiętam, czy następnego dnia, czy w krótkim czasie miałem zajęcia w Krakowie. I tutaj oczywiście przyznaję się do bezczelności. Pojechałem do rezydencji kardynała. Dostałem się do sióstr, które opiekowały się jego domem.
i powiedziałem, że chciałbym wejść do kaplicy, gdzie Ojciec Święty się modlił. I do tej kaplicy wpuściły mnie. Oczywiście ja byłem w sutannie wtedy. I zobaczyłem na klęczniku kardynalski bilet. I ten bilet skradłem. Zabrałem ten bilet ze sobą. Później się oczywiście przyznałem siostrom i księdzu Matrasowi, który był wielkim przyjacielem także kardynała, że ten bilet zabrałem. Nacieszyłem się nim, bo później inni dotykali, całowali ten bilet. Widać było, był naprawdę wypracowany i zużyty ów bilet. I później go ofiarowałem do Instytutu Pamięci Narodowej, do Oczeglej. Tam jest niedaleko Detroit chyba, w Stanach Zjednoczonych, seminarium polskie. Tam ten bilet się znalazł, a później oczywiście już oficjalną drogą napisałem pismo do kardynała Macharskiego, by ofiarował także temu ośrodkowi pamięci Jana Pawła II. Jeszcze otrzymaliśmy wtedy oficjalną drogą mitrę kardynała, jakieś jego insygnia także kardynalskie, ale to szło oficjalną drogą, a ten skradziony bilet także tam się znalazł. Ale przyznam się do tego grzechu, że jako dziwnym zbiegiem okoliczności ktoś nie zauważył, że można taką właśnie relikwię osiągnąć. Ja swoją bezczelnością tutaj potrafiłem zdobyć taki cenny przedmiot. Mnie się wydaje, że zaskoczenie nie był, chociaż niektórzy sądzili, iż będzie kardynał Wyszyński takim kandydatem. Wiadomo jest sprawą, że nikt nie wie o tym, jak przebiegało konklawę, ale później w kuluarach mówiło się dosyć głośno, że duży wpływ na informacje na temat kardynała Wojtyły podał kardynał Koenig, kardynał Wiednia. On widział, jaką rolę odgrywa Kościół w Polsce. I dlatego też informował kardynałów, kim jest kardynał Wojtyła. Także imputują kardynałowi Koenigowi rozmowę z kardynałem Wyszyńskim, że miał mu mówić w kuluarach podczas już trwania konklawę. No, warto byłoby, żeby jakiś Słowianin, a nawet przedstawiciel Kościoła w Polsce został papieżem. Na to kardynał Wyszyński miał powiedzieć, no ja już chyba jestem za stary. A on miał powiedzieć, ale ja myślę o kardynale krakowskim. Czy taka rozmowa była, trudno powiedzieć. Ale w każdym razie kardynałowi, którzy wybierali kardynała Wojtyłę, chyba wiedzieli, jak jeszcze silny jest katolicyzm w Polsce, chociaż był okres totalitarny, i równocześnie, no, kim jest kardynał Wojtyła. I to chyba zadecydowało, że sprawdziło się przesłanie prorocze Juliusza Słowackiego, że wreszcie na papieża Słowianina uderzył wielki dzwon, wyniósł spokój, miłość i zgodę narodom. Ojciec Święty był własnością wszystkich. Jechał odkrytym wozem, co chwilę się zatrzymywał. Można było dojść do niego bez mniejszego lęku, porozmawiać, ucałować mu rękę. I tak właściwie dosyć długo trwała ta podróż, aż do rezydencji naszego biskupa ordynariusza. Słuchałem tylko relacji poprzez Radio Watykańskie, będąc już w kuchni, oczekując na moją posługę. No i wtedy, kiedy Ojciec Święty przybył, oczywiście wszyscy mogli się z nim przywitać bez problemu. Ja miałem przeogromną tremę jako kelner papieża. Bardzo smakował Ojcu Świętemu kompot z czereśni, bo to był upalny dzień, więc serwowałem, wlewając ten kompot papieżowi, obok był biskup Macharski, jeszcze nie był kardynałem, arcybiskup Kasarol jeszcze też nie był kardynałem. Oni najbliżej papieża siedzieli. I potem ksiądz jeszcze barszcz czerwony podał, jakieś inne potrawy. Ponieważ papieżowi smakował kompot, zapytałem jeszcze raz, już kolejny raz, że się napije. Oczywiście powiedział, że chętnie. Pobiegłem do kuchni, prosząc, by siostry mi jeszcze przygotowały tego kompotu. I biorąc dzbanek, zauważyłem, że jakoś mętnie wygląda. No ale byłem przekonany, że siostry kontrolują, do kogo ten dzbanek pójdzie. Wlałem Ojcu Świętemu, troszkę do kompotu arcybiskupowi Kasarolemu, biskupowi Macharskiemu. Odszedłem kawałek i widzę jakieś tam dziwne zamieszanie. Przybiegam do
kanamacharską, mówi: księże, kompot zmieszany z barszczem. Ale on jest nie do wypicia, nie pozwoliłem papieżowi pić, więc ja byłem przerażony tym wszystkim. Szybko zmieniłem szklanki. No i później oczywiście pobiegłem do kuchni, mówię: siostrzyczki, kompot zmieszany z barszczem podałyście i teraz jest no wielka plama. Siostro mał nie zemdlały z przejęcia, dałem już z prawdziwego, sprawdzonego kompotu i z nim przyszedłem do papieża. Papież jak gdyby nie zauważył tej sytuacji. Spokojnie, kiedy mu wlałem kompotu, zaczął pić, rozmawiał dalej. I wtedy zauważyłem, że naprawdę nie przywiązuje wagi do tego, co je i co pije. To nie jest najważniejszą sprawą jego życia. A już po posiłku każdy z nas mógł ucałować rękę papieża, mógł zrobić sobie zdjęcie, tu właśnie niektóre z tych zdjęć przywiozłem. Mógł także chwilę z papieżem porozmawiać. Ja odprowadzałem Ojca Świętego z pokoju znajdującego się na górze, gdzie była jadalnia, do samego wyjścia. Nikt nam nie przeszkadzał. Nie było osób, które by mnie odciągały od papieża. Ojciec Święty nawet trzymał za rękę podczas tych rozmów. Mówiłem o księdzu Grzybku, jak pamiętam, bo to był wybitny nasz profesor. Szczegółów nie znam, ale jak zwykle widzę, papież bardzo spokojnie słuchał. Pozwolił, żeby mu o wszystkim powiedzieć. Był niezmiernie tym zainteresowany. Miałem też ochotę prosić o piuskę na pamiątkę, ale jednak trema nie pozwoliła na to. A pamiętałem o tym poprzednim grzechu, o kradzieży biletu. Tego nigdy nie zapomnę. Prowadziłem misję w jednej z parafii Zawiercia. Prawie była nauka, jaką głosiłem, gdy radio podało informację o zamachu na papieża. Szczęście, że proboszcz mi nie przerwał kazania, bo ja go już nie skończył, tylko czekał, aż powiem kazanie. I dopiero po tym kazaniu wszystkim ogłosił komunikat o zamachu na Ojca Świętego. Ja już byłem tak wykończony, nie pamiętam, jak później kontynuowałem moją posługę, ale to był szok. Wszyscy pytali, dlaczego. To pytanie się powtarzało, dlatego że Ojciec Święty przecież nikomu nie zagrażał. Był człowiekiem pokory, miłości, przebaczenia. I tu nagle taka okrutna postawa nienawiści wobec tego człowieka. Wspaniała postawa papieża, który jadąc do kliniki Czemeli ciągle się modlił za swojego zabójcę. Przecież to była piękna postawa papieża. Ja często o tym przypominam w nauce na temat uczenia się przebaczenia największym swoim wrogom. Kolejny aspekt to ekumenizm. Papież wiele razy wraca do modlitwy Chrystusa z Wieczernika: spraw Panie, by wszyscy stanowili jedno. Wyrazem tego jest podwójne zaproszenie przedstawicieli wszystkich religii świata na spotkanie do Asyżu przy grobie świętego Franciszka, by tam uświadomić im, że bez względu na przekonania religijne jesteśmy rodziną, rodziną ludzką, a po drugie dać okazję szczególnie narodom chrześcijańskim, czyli przed czas, abyśmy się zjednoczyli po tych tragicznych rozłamach. Z kolei monoteistą także ukazanie prawdy, że Kościół rzymskokatolicki nie jest kościołem wrogo nastawionym na przedstawicieli monoteizmu, mam tu na myśli szczególnie islam, prawda? Że jesteśmy braćmi, którzy chcą głosić wielką prawdę o Chrystusie, Bogu i Zbawicielu. I ostatni akcent, o którym Ojciec Święty nigdy prawie nie mówił, ale dopiero zwrócił uwagę na to, kiedy pielgrzymował na Kubę. Spotkał się z chorymi na trąd. Z miłości obejmował ich zniszczone chorobą ciała i w pewnym momencie nie wytrzymał, powiedział: kochani, mimo cierpienia nie odchodźcie od Chrystusa. Bierzcie przykład ze mnie, ja także cierpię. I tu wtedy uświadomił nam, ile czasu szedł z ciężarem swoich cierpień, nikomu o tym nie mówiąc. Bo kiedy został wybrany na papieża, nazwaliśmy go góralem wadowickim. Manowała z niego siła. Ja go podziwiałem godzinami, miał rozłożone ręce, witając tłumy. Nie było najmniejszego zmęczenia. Wszystko zniszczyły strzały Ali Akczy 13 maja 81 roku. Co się załamało w organizmie papieża. I oczywiście cudem ocalał. Tajemnica fatimska mówi o śmierci
kapłana ubranego w białą sutannę. Wiedział, komu zawdzięcza ocalenie, dlatego kulę wyjętą z ciała swojego zawiózł w pielgrzymce do Fatimy i kazał umieścić w koronie figury Matki Bożej Fatimskiej. Ale potem, po tym cudownym uratowaniu, nielito grube wyhodowało guza wielkości pomarańczy, usunięto papieżowi, zoperowano jelito grube, przewrócił się w łazience, złamał kość biodrową. Czy źle zoperowano nogę, czy może za wcześnie zaczął chodzić, miał poważne problemy z poruszaniem się, a później korzystał nawet z inwalidzkiego wózka. Kolejna sprawa to ta przestrzelona ręka przy zamachu, uszkodzony nerw. To drżenie utrzymywało się do końca życia papieża. I wreszcie wiadomość o chorobie Parkinsona, atakująca organizm Ojca Świętego. I no, szczególnie nie zapomnę nigdy katechezy, podczas której Ojciec Święty już nic nie powiedział, a powiedział wszystko, gdy po operacji gardła uczył się z logopedą kilku zdań, by je wypowiedzieć z okazji modlitwy na Anioł Pański. Ale kiedy zobaczył wiwatujące tłumy, tak się wzruszył, że już nic nie mógł powiedzieć, tylko wyciągnął ręce do obecnych tam ludzi i wykrzywiona twarz mówiła o tym, co powiedział Kubańczykom: mimo cierpienia nie odchodźcie od Chrystusa. Bierzcie przykład ze mnie. I to zdjęcie ostatniej katechezy papieża mam w swoim brewiarzu. Często patrzę, przypominając sobie o tym, że Pan Bóg ma też prawo, bym i ja doświadczył tajemnicy cierpienia, bo przecież głosimy, jak święty Paweł mówi, Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. To są te rysy, które może w sposób nieudolny, ale staram się przypominać z okazji rekolekcji czy misji naszym rodakom. Kolejna wizyta Ojca Świętego w Polsce. Ja byłem jedynym pomocniczym biskupem jeszcze wtedy u arcybiskupa Nowaka. Ojciec Święty bardzo serdecznie nas powitał, kiedy helikopterem przyleciał za Jasną Górę, tam na placy, gdzie lądował helikopter, i później oficjalne przejście Ojca Świętego przed szczyt jasnogórski. Wtedy mieliśmy niewiele czasu na przygotowanie tej pielgrzymki, ponieważ Ojciec Święty zdradził tajemnicę, że chce być na Jasnej Górze, kiedy był na Wigrach. Jest właśnie dwa czy niecałe trzy dni trwało przygotowanie. I mój arcybiskup się martwił bardzo, czy będą wierni. Przed wyjściem Ojca Świętego na szczyt strasznie padało. A tu o błogosławieństwo, bo był taki upał, że kiedy Ojciec Święty już pokazał się przed szczytem, deszcz przestał padać. Ludzie troszeczkę orzeźwieni byli tym deszczem. I nadal świeciło słońce, więc nikt się nie przeziębił. I wtedy Ojciec Święty w tym swoim powitaniu, ja to parafrazuję oczywiście, mówi, że witam serdecznie gospodarza miejsca, księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka i jego biskupa, tu się zawahał, sufragana. I później koledzy do mnie mówią: słuchaj, to co papież nie wie, jak ty się nazywasz? Ja mówię: przy tej ilości biskupów cieszę się, że nie pomylił liczby, że jestem jedynym biskupem pomocniczym. I zamknąłem dyskusję. Ojciec Święty, bo w tej drodze nie chciał korzystać z pojazdu, dlatego że miał już poważne problemy z chodzeniem do samochodu, i pieszo szedł razem z nami do placu, gdzie miał helikopterem odlecieć do Krakowa. Więc oczywiście ja tam niewiele mówiłem. Ojciec Święty z laseczką sobie szedł. Słuchał tylko, co do niego mówiono. I kiedy żegnamy się, arcybiskup pierwszy, ja mu całuję rękę, on mówi: jak ty masz na imię? Bo długo mi się zawsze z Janem kojarzy, więc nazwisko pamiętał. Ale gdyby powiedział Jana Długosza, ryknęliby wszyscy śmiechem, papież by na pewno wybrnął z tego, bo jako były aktor powiedziałby: no to chodź tutaj, powiedz, jak cię mama ochrzciła i tak dalej, czy by ludzie krzyczeli, że Antoni. Ale nie chciał tej gafy popełniać, bo wtedy na pewno przesłanie, z jakim przyjechał, poszłoby zupełnie w zapomnienie, tylko by wszyscy tą gafą papieża żyli. Więc tyle czekał, by dopiero przyszedł na nim mnie zapytać, jak mam na imię. Powiedziałem: Antoni, Antek. No więc papież jednak nazwisko pamiętał.
tylko ciągle ten Jan kojarzy mu się z Długoszem, a nie Antoni. Jest taki miły epizod, gdzie Ojciec Święty no, uświadomił mi, że nazwisko kojarzy dobrze z moją twarzą, tylko historyk mu troszeczkę przeszkadza w tym poprawnym imieniu. Nie zapomnę nigdy konsekracji. To jest przeogromne przeżycie, naprawdę przeogromne przeżycie. Już nie mówię o samej oprawie, ale świadomość, że następca świętego Piotra, czyli osoba no, z wysokim charyzmatem, przekazuje pełnię kapłaństwa. Ja to przeżyłem bardzo, zresztą na zdjęciu mam taką dziwną, skrzywioną twarz, bo to było dla mnie wielkie przeżycie. I potem te gesty papieża, gdzie namaszczenie czoła nastąpiło bezpośrednio przez niego, wręczenie insygniów, no to naprawdę było dla mnie przeogromnym przeżyciem, do którego często wracam. Pytając się, dlaczego właśnie mnie to wyróżnienie spotkało. Jestem wdzięczny także księdzu arcybiskupowi Nuncjuszowi, mojemu ordynariuszowi, arcybiskupowi Nowakowi, że jednak no, przekonali mnie, że warto tam otrzymać sakrę biskupią. Przede wszystkim burzył dawne zasady, opinie na temat papieży. Oczywiście to był nie był łatwy pontyfikat dla osób, które troszyły się o jego bezpieczeństwo, dlatego że wychodził, wprost szedł do ludzi, to nie było przewidziane. Z kolei no, miał wspaniały kontakt z osobami, które nawet się nie spodziewały, że Ojciec Święty będzie mógł z nimi się bezpośrednio spotkać. No, kochał niezmiernie dzieci, no, przecież pokazywał, jak można nawet sprawić radość rodzicom, biorąc te dzieci na ręce. Takie wiele zdjęć pamiętam, gdzie jednego z chłopców tam swoim płaszczem papieskim okrył. Dzieci do niego bardzo garnęły. Z kolei też Ojciec Święty, głosząc swoje homilie przygotowane, bo odczytywał niektóre, miał kapitalne wstawki, które może były najcenniejsze, często pełne humoru. Przecież no, kto by wybrnął z niektórych sytuacji, był przeziębiony. No właśnie we Wrocławiu jest nabożeństwo ekumeniczne i podczas którego no, no kichnął po prostu. Wszyscy ryknęli śmiechem, a papież bardzo spokojnie wypnął z tego, mówiąc, no nie spodziewał się, że nawet kichnięcie może stwarzać więzi ekumenie, prawda? Może jednoczyć ludzi ze sobą. Choćby nawet te jego relacje związane ze wspomnieniami z Wadowic. No przecież to są kapitalne, już nie mówię o kremówkach, ale ile radości wnosił, szczególnie ludziom przygnębionym, którzy do wiele godzin oczekiwali na jego spotkanie. Nie było sytuacji, gdzie by jakoś jeszcze bardziej dołował człowieka, ale potrafił znaleźć sposób na to, żeby wnieść nadzieję, radość, pogodę ducha. I to była pewna rekompensata za to, że niektórzy godzinami w trudnych warunkach czekali, żeby tego papieża usłyszeć czy zobaczyć. I ten jego przeogromny humor, oparty na wielkiej prostocie, powodował, że no był takim papieżem dla wszystkich. Papieżem dla wszystkich. Co nie było oczywiście łatwe dla opiekujących się papieżem. Ale łamał te wszystkie zasady. I wreszcie, proszę Pana, przecież kiedyś nikt z nas nie wiedział, bo ja jestem już starym człowiekiem, pamiętam jeszcze pontyfikat Piusa XII. Nikt nie wiedział o chorobie papieża, że może cierpieć, o jego dolegliwościach. Ojciec Święty nam pokazał, jak można odchodzić do Pana Boga, do wieczności, będąc papieżem, bo papież jest człowiekiem także. Ukazywał się ten swój ból, cierpienie i to pogodzenie się z tym, co musi przeżywać. To jest przepiękne doświadczenie z jego człowieczeństwa, bez jakiegoś ubierania w nadzwyczajność. I to mi się szalenie podoba. Ludzkie przeżywanie swojej posługi. Mnie się wydaje, to szczególnie charakterystycznie widać na przykładzie młodzieży francuskiej. Kiedy miałem jej spotkanie z młodzieżą, organizatorzy bali się tego, bo ciągle się mówiło, Francja oczywiście zdemoralizowana, dopiero ta młodzież zmanierowana da papieżowi popalić. Niektórzy tak skrajnie mówili. I czym sobie ich papieżują? Oczywiście tłumy przybyły ku no,
wielkiemu zaniepokojeniu otoczenia, a papież spokojnie w białej sutannie podszedł do mikrofonu i powiedział, że nie przychodzę do was, by wam wszystkie problemy rozwiązać. Przychodzę tylko wam powiedzieć, że kocham Chrystusa i chcę o nim dać świadectwo. I to wszystko pękło, bo niektórym się wydawało, że przyjdzie, czego wniosą, może uroczyście ubranego i on ex cathedra będzie mówił. A papież spokojnie, pokornie mówił, że tylko o tym wam chcę powiedzieć, że kocham Chrystusa, chcę o nim dawać świadectwo. I potem dzięki takiemu gestowi tak otworzył wszystkich młodych ludzi, że zadawali mu pytania. On pokorniusieńko bardzo na każde pytanie, jak umiał, tak odpowiadał. Więc zobaczyli sami, że mimo wielkości to jest człowiek, który kocha każdego i nie rozpoczyna od tego, by się najpierw ten człowiek zmienił, tylko najpierw mówi, musimy znaleźć odpowiednie relacje, zburzyć mury podziału, a to polega na zaakceptowaniu w pełni drugiej strony, na zasadzie przyjaźni, życzliwości, dobroci. I potem dopiero można spokojnie dalej poruszać zagadnienia, z jakimi ci ludzie nawet przyszli. Zresztą takie są zasady wychowawcze, prawda? O czym zresztą przypominał nam zawsze Janusz Korczak, a wcześniej święty Jan Bosko, że nie tylko dorośli wychowują dzieci i młodzież, ale właśnie nawet nauczyciele, wychowawcy wiele się uczą od swoich uczniów i studentów. I to papież zastosował. Nie przyszedł jako mający władzę i wszystkie mądrości, tylko jako brat starszy wiekiem, który chce najpierw swoim doświadczeniem się podzielić, a potem także wysłuchać, co oni chcą mu powiedzieć, jakie mu pytania zadać. I to jest kapitalna katecheza ukazana przez papieża. I tę metodę zastosował wszędzie. Wszędzie pozwolił na to, żeby przychodzić jako brat, jako przyjaciel, który chce pomóc w pewnych sytuacjach młodemu człowiekowi. Nim widziałem charyzmatyka, który rzeczywiście zasłużył na to, by być następcą świętego Piotra. No, snobizm narodowy występuje u mnie, Polak. No i człowiek się cieszył tym, że jest wreszcie Polak, 264. biskupem Rzymu. Z kolei ciągle wracałem do jego postawy z okresu mojej formacji kleryckiej, bo to się wszystko gdzieś zbiera. Wracałem do jego przesłań, jego pism, wypowiedzi. Szczególnie budowałem się jego postawą pełną pokory, którą on wniósł w ten swój pontyfikat i tego uczył. Nie tyle samym słowem, ile przykładem życia. I to jest dla mnie najcenniejsze, prawda? Jest to powiedzenie, że słowa przemijają, a pociąga konkretny przykład życia. Tak bym po prostu określił papieża jako i ojca, wychowawcę, jako przykład, że może Ewangelia Chrystusa w takim wymiarze być realizowana. Mnie przekonuje jego świadectwo w okresie choroby i cierpienia. To jest takim dla mnie papierkiem lakmusowym, że tę karierę, jaką przeżył, a w krótkim czasie, no, bardzo szybko doszedł do najwyższych godności w Kościele, pozostał sobą, człowiekiem pełnym pokory. I takim pozostał aż do śmierci. Nawet w sytuacji, kiedy już medycyna była bezradna wobec jego schorzenia, umiał mówić Panu Bogu tak. To jest chyba najpiękniejsze. A pamiętam wypowiedź mojego profesora pedagogiki, księdza Rozwadowskiego, późniejszego biskupa łódzkiego, który nam mówił, słuchajcie, jeśli spotkacie w życiu cierpiących, którzy mimo cierpienia nie zrywają więzi z Panem Bogiem, to są żywi święci. I to jest dla mnie takim wykładnikiem życia Jana Pawła II, że mimo cierpienia nigdy nie zerwał więzi z Panem Bogiem, czyli był żywym świętym, a teraz tylko Kościół oficjalnie na pewno to potwierdzi.